Turcja czy Egipt? Który kierunek wybrać? W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam, odpowiemy na te pytania, porównamy i pokażemy przykładowe ceny wycieczek. Zapraszamy! Zarówno Egipt, jak i Turcja są bardzo lubianymi kierunkami przez nas, Polaków, wybierane tak naprawdę przez cały rok. Dlaczego? Dlatego, że są tanie, że jest tam dosyć fajne opcje wylotu, w opcji all inclusive. No i Adrian, właściwie dlaczego jeszcze? No, tak jak powiedziałaś, przede wszystkim myślę, że ludzie wybierają te kierunki ze względu na świetne all inclusive, a także wysokiej jakości hotele porównywalnie do ceny. Ponieważ za, nie wiem, kierunek na Wyspy Kanaryjskie trzeba zapłacić znacznie więcej niż Egipt, który jest sprawdzony, jest tam pewna pogoda, dobre jedzenie, fajne hotele, super atrakcje dla dzieci. Dokładnie. I teraz mamy tutaj taką checklistę, opowiemy Wam o tym, mamy tu notatki, będziemy się tym wspierać. Dlaczego właściwie Egipt? Ja opowiem o Egipcie, a Ty o Turcji, bo Adrian był w Turcji wiele razy. Więc tak. Jest to idealna pogoda praktycznie przez cały rok. Do Egiptu możemy polecieć latem, kiedy jest nam za mało ciepła i słońca w Polsce. Możemy pojechać na święta wielkanocne, święta Bożego Narodzenia, na ferie i praktycznie zawsze mamy gwarancję tej pogody. Poza tym, o czym jeszcze warto pamiętać, że w Egipcie możemy właśnie wybrać jakiś super hotel ze zjeżdżalniami, parkiem wodnym albo z opcją tylko dla dorosłych. Ogromny hotel z dużą ilością restauracji, jedzenia, basenów, plażą, jakimiś mini wycieczkami, ale również w Egipcie jest duża tak jakby baza wypadowa na atrakcje i wycieczki. Można pojechać do Luxoru, można zwiedzić starożytne piramidy. I dla osób, które lubią też takie, powiedzmy, aktywne wakacje, no bo to nie są jakieś bardzo aktywne wakacje, no bo właściwie przyjeżdża po nas autobus, jedziemy zazwyczaj całą noc, dojeżdżamy do tego miejsca, trochę pochodzimy, czy chociażby, nie wiem, jedziemy z kładami na pustynię. Także myślę, że są to miejsca takie dla osób, które lubią siedzieć tylko w hotelu i wypocząć w ten sposób, to też jest ok, ale też jeżeli chcą skorzystać z jakichś opcji właśnie atrakcji i rozrywek. To jeżeli chodzi o Egipt, powiedziałabym tylko jeszcze, że warto do ceny doliczyć sobie również cenę wizy i warto o tym pamiętać, że należy mieć paszport do Egiptu. Jeśli chodzi o Turcję, to tak naprawdę Turcja to taka, nie wiem, nazwałbym go mały Egipt, albo duży Egipt, nieważne. Jest to bardzo porównywalny kierunek, z tym, że zimą jest tam znacznie chłodniej, około 18 stopni w grudniu. Byliśmy w grudniu i było przyjemnie, było fajnie, było mało ludzi, ale czuć było taką naszą zaczynającą się wiosnę, taką polską wiosnę, ale miło się spędzało czas. Ogólnie przede wszystkim ludzie bardziej wybierają Turcję od Egiptu, ponieważ w Turcji jest bezpieczniej, jest zupełnie inna kultura, z tym, że czują się tam bezpieczniej, mogą spokojnie wyjść na miasto i nie, jak rozmawiałem z ludźmi, to nie boją się, że ktoś ich strasznie zaczepia. Oczywiście Turcy lubią zagadywać i tak dalej, ale zazwyczaj po kilku próbach, czytaj dwóch, odpuszczają sobie, bo wiedzą, że tych turystów jest po prostu tam na potęgę. Ale też dodam, odnośnie tego bezpieczeństwa chodzi też o to, że w Egipcie, żeby gdzieś dalej pojechać, właśnie do Luxoru czy na te wycieczki, zazwyczaj jedzie z nami właśnie jakaś ochrona, czy to policjant. Czasem to jest tak, że oni jadą, bo potrzebują się gdzieś tam przemieścić i korzystają z darmowego transportu, ale też jest dużo tej policji, tak, na mieście i turyści rzadziej jednak opuszczają mury hotelu. Te hotele są takie bardziej zamknięte, nie? Dokładnie, takie enklawy małe. Można po prostu zamówić taksę, pójść bardziej na spacer. W Turcji wynajęliśmy tak naprawdę samochód i objechaliśmy przez Antalię i Kemer, we wszystkie strony tak naprawdę zjechaliśmy i nie było żadnych problemów. Druga sprawa to są piękne plaże, jest bardzo dużo plaż prywatnych, gdzie tak naprawdę jest możliwość wejścia z plaży, ale prywatne, że hotel ma swoje leżaki, więc jak się wynajmuje nocleg w
hotelu, no to można korzystać z tej plaży, tak? Bo są one zadbane, są one czyste, nie ma, nie zauważyłem przynajmniej aż takiej ilości sprzedawców na tych plażach. No zawsze się ktoś tam znalazł, ale to nie było tak, że jesteś, wychodzisz na plażę, jesteś oblegany przez tych ludzi, sprzedawców. Więc to jeśli chodzi o plażę, jest przede wszystkim bliżej, leci się krócej, więc wiele ludzi wybiera, na przykład lecąc z dzieckiem, wolą lecieć krócej, bo wtedy tak. Dziecko ma mniejszy stres. No i tak samo, znajdziemy hotele dla dorosłych, znajdziemy hotele z super akwaparkami, no i jest, nie wiem, świetne jedzenie. Tak dokładnie, samo. Wybór i ceny w jednym i w drugim miejscu są bardzo podobne. Ja teraz chciałam Wam pokazać jeszcze takie porównanie cen, za ile można polecieć do Turcji, do Egiptu w każdej porze roku. I tutaj dla przykładu wzięłam sobie luty, marzec, ten okres i znalazłam mi od 9 marca do 16 marca opcję all inclusive do Egiptu za 1800 zł za osobę, więc no, to jest naprawdę po prostu minimalna cena. Tutaj jest przelot, prawda, nocleg i jeszcze jedzenie, więc to są takie ceny, jeżeli chodzi o Egipt w czasie naszej wiosny, tak? Świąt wielkanocnych i tych okresów marcowych. Druga oferta to jest 2200, także poniżej 2500 to jest spokojnie 15 ofert znajdziemy. I są to, tak jak mówię, w większości duże hotele z dostępem bezpośrednim do plaży. Ok, teraz mamy Turcję. Słuchajcie, ten sam praktycznie okres, wziąłam cały marzec i kwiecień. Mam tu ofertę na 2 marca do 9 marca, opcja all inclusive za 1400 zł. To po prostu czasem te ceny to są dosłownie koszty przeżycia w Polsce przez tydzień. Także naprawdę nieźle. I tutaj też jest opcja z hotelem za 1400 zł, kolejna z Katowic akurat, a za 1400 też bezpośrednio dostęp do plaży. 1400-1500. Także jest to, zobaczcie, Egipt, Turcja w tym samym okresie jest 400, no, 4, no tak, 400-500 zł taniej na osobę, to jest 1000 zł. To jest na przykład lot na jakiś inny kierunek. Także ta Turcja faktycznie jest tańsza, a Egipt w ostatnim czasie mocno trzyma cenę. Zobaczmy sobie jeszcze na przykład okres zimy. Nie? Mhm. Tylko pamiętajmy, że zima to raczej Egipt niż Turcja. Myślę, że na to. Może jesień, czy jaki okres? Dajmy jesień, no. Jesień, czyli na przykład co, październik? Październik. No wtedy jest, nie ma już takich upałów, więc można sobie normalnie spędzać. No bo wiadomo, okres wakacyjny w Turcji, no to są upały. Oczywiście niektórzy lubią się mocno wygrzać, więc wtedy będzie też trochę drożej. Tak, i w Turcji tutaj mamy najtańszą opcję również all inclusive, 1700 zł, 1800, także delikatnie jest drożej. I zobaczmy sobie jeszcze Egipt w tym samym czasie. Egipt jest tutaj już za 2000 zł, 2200 i jest to też opcja all inclusive lub dwa posiłki. Także całkiem spoko ceny. Tak naprawdę na tych kierunkach to all inclusive się głównie wybiera, tak? Dokładnie, z tym, że właśnie w Egipcie trzeba brać pod uwagę, że dochodzi nam jeszcze wiza. To jest tam około 100 parę 200 zł, nie pamiętam teraz dokładnie. No i wiadomo, jakieś takie opcje dodatkowe typu ubezpieczenie, które warto jest wykupić raczej w jednym i w drugim kierunku. Dojazd jakiś, prawda, z lotniska. Myślę, że też, że tak mi przynajmniej słyszałem i tak samo Ty opowiadałaś, że w Egipcie jest zupełnie inna ta kultura bakteryjna. I z tego co słyszałem, ludzie boją się nawet pić jakąś tam, myć zęby tą wodą z kranu, bo łatwo się tak, dostać zemsty z faraona. Tak, przeżyłam zemstę faraona i nie polecam. Tak, faktycznie tak jest. Można powiedzieć, że porównując Egipt i Turcję, no to Egipt jest już takim bardziej egzotycznym kierunkiem pod kątem innej flory, innej kultury, no bo w tym w Turcji inny klimat też jest. Dokładnie, nie jest aż tak tego czuć, także możemy tutaj nastawić się również na to, że dzień, dwa będziemy mieć tam jakieś problemy żołądkowe. Ale tak porównując, podsumowując te kierunki, to są naprawdę to fajne kierunki dla osób, które chcą odpocząć, wyleżeć się, wygrzać się
Czy chcą też mieć dzieci z głowy? Wtedy biorą fajny hotel, gdzie jest dużo animacji, zjeżdżalni i tak dalej. Inne kierunki europejskie, typu właśnie jakaś Hiszpania. Jeżeli chcielibyśmy mieć taką rozrywkę, no to musimy zapłacić już 40 na 50% więcej za takie A, atrakcje. super. Europejski muzyk. Dokładnie. Zapraszamy Was do śledzenia naszych filmów, zapraszamy na kolejne odcinki, omawiamy, polecamy różne kierunki turystyczne, ale też podróżujemy i zwiedzamy. Do Dzięki, usłyszenia. trzymajcie się.